Siema, mam kluczyki od tej bryki. Nygus, czy ty się przerzuciłeś na francuskie samochody? Nie interesują mnie tylko francuskie samochody, ale francuskie lody też. Kumaci wiedzą, o co chodzi. Tak się akurat złożyło, że sprzedawca dał mi kluczyki od tej bryki. W poprzednim filmiku prezentowałem Clio, świeżo sprowadzony dla córki, kochanki albo żony. A tutaj mamy takie małe kombi. Sam byłem zaciekawiony, ponieważ nigdy nie miałem styczności z kliówką w kombi. Byłem zaciekawiony, jaki to ma bagażnik i tak dalej. Zobaczmy sobie najpierw tą bryczkę z zewnątrz. Delikatnie lampy można sobie przypolerować. Gdzie niegdzie jakaś niewielka przyciereczka tutaj widać jest. Oponki trzeba by sobie wymienić. Bieżnik już jest słabiutki, tutaj widzę. Tarcze. Delikatny rancik z przodu. Z tyłu oponki też już, jak widać, troszkę podjechane. Felgi gdzieniegdzie lekkie zadrapanie. Tarcze z tyłu wyglądają spoko. To pewnie z kluczyka trzeba otworzyć centralny zamek. Tutaj widać przy wlewie ktoś delikatną zapraweczkę zrobił. Może ktoś ten wlew otwierał, miał jakieś pierścionki na łapie, no i obdrapał. Może kobieta jeździła, otwierała prawą ręką, miała obrączkę albo pierścionki, no i delikatnie tam przydrapała przy tym wlewie. Poza tym sama karoseria bez większych obić, obdrapań, zagnieceń prezentuje się dosyć ładnie. Do bryczki są dwa kluczyki, więc co? Otwórzmy sobie tego sprzęta, zajrzyjmy do środka. Środek nie jest zniszczony. Elektryczne lusterka, elektryczne szyby, kierownica obszywana w skórze, wstawki białe, klamki białe, wersja Yahoo! Yahoo! Zobaczmy sobie z tyłu. No, dzieciaki na pewno tutaj się zmieszczą. Z tyłu, jak widać, korbotronik. Ale najbardziej byłem zaciekawiony, jakiej wielkości ma ten sprzęcior bagażnik Clio w kombi. Jak to wygląda? Powiem wam, wędki by się zmieściły. I tutaj jest, jak widać, podwójna podłoga. A co tutaj jest pod tym jeszcze? Pod tą matą? Coś tu jest, chyba zestaw naprawczy, z tego co widzę. Tą półeczkę tutaj poprawimy. No, powiem wam, bagażnik jak na tak mały samochód dosyć spory. Oczywiście fotele można sobie jeszcze obalić. Tą przestrzeń można sporo powiększyć. Nie wiem, czy jest równa podłoga, nie sprawdzałem. Nie chce mi się nawet tego składać. Zobaczcie, gdzie tutaj jest pas zamontowany. Nie widać, żeby był mocno zmęczony ten samochodzik. Zajrzyjmy jeszcze od strony pasażera. Coś tutaj ten mieszek wyszedł. Trzeba by to może przykleić albo coś. Ktoś tutaj jakieś ładowarki pozakładał. Jest klima.
Przed chwileczką auto odpalałem, wyjechałem z miejsca parkingowego tutaj. Wydaje mi się, że ta klima coś chłodzi, ale nie za specjalnie, chociaż na dworze jest teraz 15 stopni, więc ciężko to oszacować, ale jakiegoś silnego powiewu chłodu nie wyczułem. Auto na polskich blachach. No wizualnie powiem wam, prezentuje się całkiem. Silniczek, pojemność 1150, rok 11, 1.1 benzynka. Sprzedawca tutaj mocy samochodu nie określił, ale chyba były wersje od 60 koni jakoś do 75, o ile dobrze pamiętam. Wersja TCE raczej to nie jest uturbiona. Kierownica obszyta w skórze. No tutaj już widać lekkie ślady zużycia. Tak jak wspominałem, tutaj coś się zaczep chyba wyczepił. Wejście 12 V, ktoś tutaj jakąś ładowarkę do telefonów założył, awaryjne działają. Radio, widać tutaj już ślady lekkie zużycia. Tutaj wkoło tego lusterka wstecznego zaczyna coś się dziać. Lampka sprawna. Dobra, wkładamy kluczyk. Zobaczymy, jak odpali ten sprzęcior. Silnik zimny. Sterowanie radiem tutaj jest, jak widać, przy kierownicy. Pali na dotyk. Serwis, olej, ok. 16 godzina, 14 stopni na dworze. Tutaj są jakieś wejścia. Chyba AUX. Nie mam pojęcia. Może da się tutaj jakąś MP3 podłączyć. Wycieraczki z przodu działają. Spryski działają. Zobaczmy z tyłu, co się dzieje. Tylna chodzi. Wycieraczka też. Także nie jest na razie źle. Powiem wam, lubię sobie tak oglądać samochody, dostać kluczyki, zobaczyć, co sprawne, co działa, co nie działa. Nygus, wyłącz te wycieraczki. Po co mają tutaj chodzić? Szyba. Szyba pasażera. Sprawna. Lusterka. Działa. Przełączamy. Sprawne. Jak na razie wszystko sprawne tutaj w tym samochodzie, a mówią, że Francuzy, wszystko, elektronika w nich wysiada. Dupa blada. Zobaczcie, jaka dziwna regulacja nawiewów. Taka kuleczka i można to albo otwierać, albo zamykać. No, taki sprzęcior. Słuchajcie, silniczek odpalony, idziemy pod maskę. I wam powiem, ile ma ten samochód kosztować. A wy piszcie w komentarzach, czy mieliście z takim autem styczność. Jeśli tak, jak wam się tym jeździło. O, jedną ręką. Wygłuszenia tutaj nie ma. Przy 157 chyba wymieniony rozrząd w 21 roku. Tak tutaj według etykietki jest napisane. Tak mi się wydaje. Silniczek pracuje równiutko. No tutaj z wymianą żarówki po tej stronie może być troszeczkę ciężej. Co tutaj oglądać? No,
palina strzała pracuje równo cichutko. Cena wywoławcza do uzgodnienia 16 500 zł. Sprowadzony, opłacony, zarejestrowany. Poduszki powietrzne i inne bajery. Troszeczkę chłodnawo zaczyna się robić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kliuweczką lub twinguweczką, tutaj macie kontakt do sprzedawcy. No, to by było na tyle. Odstawiam bryczkę z powrotem. Była tutaj obok modusa zaparkowana. Może jeszcze jakąś brykę tutaj wyciągnę z komisu, żeby wam pokazać. Zobaczymy. Pozdro.